Tomasz Mann. Śmierć w Wenecji. Scenariusz i reżyseria Tomasz Mann. Szybka łódź motorowa wiozła pisarza Gustawa Aschenbacha i jego bagaż w mgliste rano poprzez wodę do portu wojennego, gdzie wysiadł na ląd tylko po to, aby przez pomost drewniany wejść na wilgotny pokład okrętu, który był już gotów do jazdy do Wenecji. Słuchowisko jest o miłości, niegrzecznej, niepotrzebnej, nieracjonalnej, takiej, którą człowiek się nie spodziewa, ale pod koniec życia, jak go walnie, to ma sens umierać. Słuchaj, im konkretniej, tym lepiej, wiesz? Na plaży jest niegościnnie. Aparat fotograficzny, zdawało się bezpański, stał na swym trójnogim statywie. Odwracam chwilami głowę, żeby poprzez ramię upewnić się, czy postępujesz za mną, mój wielbicielu. Widzę cię i nie zdradzam cię. A mówiliśmy, żebyś nie przyszedł. Dobra, no ja sobie pójdę. Tak dobry jak Dirk Bogart na pewno nie będę, ale mam tę przewagę, że mnie będzie tylko słychać. Nie wiem, ile wytrzymasz. To nie wiem właśnie, ile raczej wytrzymasz, bo to musiałbyś nie zmieniać tej pozycji. No to zaczynajmy. Dobra, grajmy. Przypatruję mu się dokładniej. Przekonuję się niemal z przerażeniem, że jest to młodzieniec fałszywy. Jest stary. Uciekam. Kochaneczce, ślicznej kochaneczce, słyszę za plecami w gruchających, pustych i urwanych tonach, gdy trzymając się poręczy schodzę z pomostu do gondoli. A więc na San Marco.